Wracamy oczywiście po chwili przerwy. Jesteśmy cały czas w telewizji Republika, w Domu Wolnego Słowa. Nasz kolejny gość, profesor Piotr Grochmalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry, panie profesorze, witam bardzo serdecznie. Równie serdecznie pozdrawiam. Panie profesorze, od kilku dni mamy do czynienia z niezidentyfikowanymi obiektami. Wczoraj na Podlasiu, kilka dni wcześniej w Piszu i Orzechowie pod Olsztynem. Łączy te zdarzenia jedna rzecz, napisy wypisane cyrylicą na tych balonach meteorologicznych czy tych przedmiotach, które nad polskim niebem fruwają i spadają. Jaka jest pańska ocena tych zdarzeń? No, najprawdopodobniej to jest rzeczywiście radiosonda meteorologiczna. No, dokonuje się cały czas, cała ogromna sieć, globalna sieć tego typu balonów, które są wypuszczane w określonych miejscach na całym świecie, w określonym też czasie, i one służą później do, na drodze algorytmów matematycznych, sztucznej inteligencji, prognozowania pogody. Tym niemniej oczywiście niepokojące jest to, że te balony czy te obiekty odkryto w tym obszarze przesmyku suwalskiego, co z oczywistych powodów powinno być bardzo intensywnie skanowane, bardzo intensywnie ten obszar powinien być badany. To doprecyzujmy, dlaczego tak ważny jest przesmyk suwalski? Dlaczego my swoją uwagę powinniśmy koncentrować właśnie na tym obszarze? W doktrynie natowskiej jest to obszar potencjalnego ataku rosyjskiego, ataku, który miałby odciąć Litwę, Łotwę, Estonię od tego korytarza dostaw, tego logistycznego korytarza dostaw z NATO. I tak przewidywano, że tego typu atak byłby jednym z kluczowych, jeśli Rosja podjęłaby próbę zgniecenia Litwy, Łotwy i Estonii. Oczywiście po przyjęciu Finlandii i Szwecji ta sytuacja geostrategiczna tych państw nadbałtyckich, tej ruskiej byłej Prybałtyki, uległa radykalnej zmianie. Tym niemniej rzeczywiście ten obszar trochę przypomina tą logikę, z jaką mieliśmy do czynienia w przypadku przesmyku Fuldy w czasach zimnej wojny, miejsca, przez które Związek Sowiecki miał zaatakować pancernymi zagonami państwa zachodnie i dokonać właśnie takiego uderzenia przecinającego. I porównuje się jakby te dwa obszary z punktu widzenia strategicznej roli w okresie zimnej wojny i teraz w okresie nowej zimnej wojny, bo to, z czym mamy do czynienia sami Rosjanie, chociażby Karaganow określa mianem właśnie nowej zimnej wojny w relacjach Rosji z Zachodem. Więc to miejsce z punktu widzenia Polski, z punktu widzenia NATO, ale także z punktu widzenia żywotnych interesów Litwy, Łotwy i Estonii ma ogromne znaczenie i zresztą nieprzypadkowo przecież w tej chwili w uroczystościach w Kijowie uczestniczy premier Litwy, bo te wszystkie elementy są ze sobą integralnie powiązane i tutaj istnieje daleko idące zrozumienie dla zagrożeń rosyjskich właśnie wśród przywódców tych państw, właśnie w elitach polskich, tych, które są elitami patriotycznymi, bo tutaj oczywiście mamy do czynienia z pewnym pęknięciem na tą część kosmopolityczną, która traktuje lekceważąco państwo polskie jako przeżytek, jako coś, co powinno ulec... No. Panie profesorze, no tych zagrożeń to jest oczywiście pełna zgoda. Tych zagrożeń ze strony Rosji jest wiele. Jesteśmy w stanie no, wzmożonych czynności, które w kierunku Polski podejmuje Federacja Rosyjska. Ja tak się zastanawiam, bo mówimy o balonie meteorologicznym, no ale ten balon meteorologiczny może być przecież użyty do pracy rozpoznawczej przez wywiad wojskowy Federacji Rosyjskiej. No i on tak wesoło sobie lata nad terytorium państwa polskiego, jeden, drugi, trzeci balon. Moje pytanie o reakcję na tego typu zdarzenia, bo one oczywiście będą się powtarzały w kolejnych tygodniach, w kolejnych miesiącach. Ja przypomnę, że przecież między Stanami Zjednoczonymi a Chinami doszło do potężnego kryzysu, potężnego wzrostu napięcia właśnie ze względu na
użycie przez Chiny dużych obiektów latających, balonów, i Amerykanie uznawali wówczas w oparciu o znalezione szczątki, że Chińczycy dokonywali, czy trasa przelotu mogła wskazywać na to, że Chińczycy zbierali cenne informacje dotyczące systemów naziemnych, także obrony przeciwrakietowej po stronie Stanów Zjednoczonych. No i nie ulega wątpliwości, że Rosjanie cały czas poprzez różnego rodzaju działania także rozpoznawcze, cały czas monitorują nasze zdolności operacyjne, nasze zdolności, jeśli chodzi o system wczesnego ostrzegania, jeśli chodzi o systemy radarowe, te, które są zakupione i te, które będą wkrótce jako ten element uzupełnienia naszej tarczy antyrakietowej. Tutaj wywiad rosyjski próbuje rozpoznać dane dotyczące tych jednostek. My zresztą jako państwo mamy naprawdę solidną firmę Radwar, produkuje bardzo dobre radary krótkiego, średniego i dalekiego zasięgu i część z nich jest już w tej chwili właśnie na ścianie wschodniej jako te elementy stałego monitorowania. To są najczęściej systemy mobilne, więc zdolne do szybkiego przemieszczania, uzupełniania luk w tym systemie natowskim radarowym, który także monitoruje na stałe państwo polskie. No i tak, oczywiście te systemy są produkowane w Polsce, ale to też o produkcję innego typu uzbrojenia chciałem zapytać, mianowicie czołgów K2. Jak donosi Rzeczpospolita, panie profesorze, wbrew zapowiedziom umowa na kolejne dostawy nie zostanie szybko podpisana i pod znakiem zapytania stoi także produkcja K2 w Polsce. Przecież Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiadał, że czołgi z tej transzy mają być właśnie produkowane w Polsce. Czym będzie się wiązało niewywiązanie się z kolei z tych umów, z tych wynegocjowanych umów na zbrojenia? No i jeżeli w Polsce również w ramach tych negocjacji nie będzie jednak produkcji południowo-koreańskich czołgów? No po pierwsze, to co już wiemy, to pamiętajmy, że mniej więcej mieliśmy podzielone te dostawy na tą część, która miała być produkowana według dotychczasowej linii, a więc tych 180 maszyn, które miały uzupełnić ten sprzęt, który przekazaliśmy Ukraińcom i szybko, i to był jakby zasadniczy cel, ale jądro, to co jest najważniejsze z punktu widzenia tworzonych formacji, także pamiętajmy, no jest w tej chwili wdrażana piąta dywizja, bardzo ważna, właśnie na tym kierunku strategicznym, czyli kierunku zabezpieczania korytarza suwalskiego, ale także wschodniej flanki. I tutaj te 820 czołgów już spolonizowanych, czyli K2PL, miały być produkowane w Poznaniu w bardzo dobrym zakładzie. Wielokrotnie tam byłem, pamiętam różne dramatyczne chwile z historii tego zakładu. Oni w tej chwili wykonali duże przedsięwzięcia, które miały właśnie umożliwić szybkie wdrożenie produkcji, dostarczanie polskiej armii już polskich czołgów. To jest kluczowe, no bo tutaj opóźnienia, cóż z tego, że tworzymy formacje, kiedy te formacje nie będą posiadały podstawowego elementu uzbrojenia. I tutaj z tego co wiemy, to już na pewno wszystkie terminy zostały zawalone, czyli ta cała ciężka praca, jaką Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne numer 2 w Poznaniu wykonały, to wszystko praktycznie jest niewykorzystane. Wiemy, że coś mówi się o tym, że ma być kolejna transza 180 sztuk podpisana, bo pamiętajmy, ta umowa, która była zawarta, ona jest martwa, to znaczy strona polska nie dotrzymała terminów, a więc to konsorcjum zawiązane między właśnie tymi zakładami a koreańską grupą zbrojeniową, to już jest dokument martwy. W związku z tym od początku trzeba negocjować te warunki dotyczące owych 820 maszyn. No już wiemy, że prawdopodobnie kolejna transza 180 czołgów w jakimś tam stopniu być może,
ale tego nie wiemy. Będzie wykonywana w Polsce, ale na pewno ogromna większość będzie wykonywana w Korei, czyli znów pamiętamy te wielkie rozmowy na temat tego, że polski przemysł zbrojeniowy ma w połowie produkować dostawy sprzętu do polskiej armii. To, dokładnie... to wiemy, panie profesorze, że nie będzie. Przedstawiciele koncernu Hyundai Rotem, producenta czołgów K2, nie chcą komentować szeroko tej sprawy. Dodają tylko, że enigmatyczni są polscy negocjatorzy. I na tym zakończymy, choć oczywiście to nie są dobre wiadomości, że obecna koalicja 13 grudnia nie wywiązuje się z tych planów modernizacji i dozbrojenia polskiej armii. Profesor Piotr Grochmalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, był razem z nami. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Równie dziękuję, równie serdecznie dziękuję. Ja państwa zapraszam już za chwilę, serwis informacyjny. Przypominam o wsparciu Republiki. Przed nami duże, ambitne plany, takie jak budowa nowego Domu Wolnego Słowa, siedziby Republiki. To nie byłoby możliwe bez państwa udziału i bez państwa wsparcia, a tego wsparcia można dokonywać za pomocą kodu QR, który wyświetla się na państwa ekranach, albo numeru konta Fundacji Niezależne Media. Za to pięknie państwu dziękujemy. Za chwilę serwis informacyjny. Po serwisie do państwa wracam.